Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że pierwszy, znowu tak jak zawsze z pikemami. Otóż, informacja dnia zdecydowanie. Wczoraj mówiłem, że dzień pierwszy oczekiwania CS2 i nawet dzień się nie zdążył skończyć, a CS2 już wyciągnął rękę do nas, do graczy. Czyli dodali nową mapę w Counter-Strike'u. W zasadzie nową, starą, ale po prostu w aktywnej. Aktywnych testach beta Mirage zastępuje Dusta i na nowo możemy grać w gierkę. No i cóż, dostaliśmy Mirage'a, więc zrobimy sobie szybki walkthrough mapy, co się zmieniło, co zostało takie same. Wydaje mi się, że ogółem będzie bardzo podobnie, bo tak jak mówiłem, to będą na razie zmiany kosmetyczne. Więc przejdźmy sobie tutaj po prostu do dżungli. Na razie nic tutaj nie ma, nie ma nowego. Po prostu zmieniły się kolorki. Jest po prostu troszeczkę taka bardziej szarawa ta mapa w niektórych miejscach. Tutaj jest jaśniej. Piwnica jest, widzę, dużo, dużo jaśniejsza. Czy tutaj cokolwiek się zmieniło? Wygląda sobie ta mapka w ten sposób. To jest bardzo, bardzo jasno, aż przesadnie. Zobaczmy sobie dalej, co się dzieje na BSB. Teoretycznie, kurczę, ale strasznie dziwne kolory, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że to będzie kwestia albo do update'a, albo do tego, żeby faktycznie coś się na niej zmieniło, ale wygląda ona sobie w ten sposób. Bardzo, bardzo jest zielono na tym Mirażu, co wydaje mi się, że może być trochę irytujące dla niektórych. Nie każdy lubi taki kolor, ale ogółem bardzo, bardzo dużo zielonego i bardzo się przebija przez całą mapę ten zielony. Ale patrząc na całą mapę, to faktycznie chyba niewiele jest zmienione, jeżeli chodzi o a to jest nowość i to jest ogromny game changer, który przy okazji udało mi się znaleźć. Mianowicie, ile razy mieliście taką sytuację, że macie na przykład AWP i gość stoi w dżungli i wasz hit najpierw uderza kratkę i nie zabija gościa jednym hitem. Wygląda na to, że panowie z Valve zrobili taki tweak, że teraz już faktycznie deski są deskami, a nie po prostu miejscem, które trzeba strzelić. I teraz jeżeli ktoś tam będzie stał, to możemy go zabić jednym hitem, nie rozbijając przy tym drewna, co jest mega fajną opcją. To jest bardzo dużo, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi, jest to game changer. Jeżeli chodzi właśnie o takie sytuacje, no bo myślę, że niezliczoną ilość razy stało się tak, jak faktycznie się stało. Więc to jest pierwsza rzecz, która jest bardzo istotna. Co do samego overlayu mapy, no to tak jak sami widzicie, nie zmieniło się praktycznie nic. Jeżeli chodzi o to, jak ona będzie grywalna. Według mnie, ja nadal trzymam się tego, że te mapy po prostu jak na razie są zrobione w sposób taki, że one są po prostu odnowione. Ale od zawsze powtarzałem to, że CS2 to przede wszystkim jest zmiana silnikowa, która będzie pomagać twórcom i ogółem po prostu deweloperom Valve w robieniu kolejnych aktualizacji. Więc myślę, że po prostu możemy dostać na początku... Ojej, ale to się będzie działo. Powiem wam, że ten smoke nie działa, no to mi da. To będzie... Ogółem widać po... Już myślałem o tym wcześniej, ale no meta na Mirażu zmieni się z całą pewnością, patrząc na to, jak wykorzystywane są smoki i jak one działają w tej grze, ponieważ sami widzicie, że no jednak Miraża meta ustabilizowała się na tym, że smoke zakon kanceluje tak jakby terrorystów odkrycia, w sensie od próby zajęcia trochę głębiej, no i tutaj jest taka swojego rodzaju bitwa na smoki. No teraz ten smoke tutaj nie robi aż tyle dla CT-ku i wydaje mi się, że to może być nawet błąd dla nich, żeby odsmokować sobie kona. Bardziej będzie się korzystać, przynajmniej jak na razie, umówmy się, ze smoka tutaj w momencie ewentualnego wejścia. No i będzie trzeba trochę kombinować. Wydaje mi się, że trochę znaczy meta na Mirażu zmieni się na 100%. Nie wiadomo o ile, ale się zmieni. A tak patrząc na samą mapę po prostu... Żeby też nie przedłużać na siłę tego odcinka. No, nie zmieniło się na niej praktycznie nic oprócz kolorów i no wiadomo, jakichś tam tekstur. A oprócz tego po prostu jest to dobry, stary Mirage, którego wszyscy lubimy. Sama mapka w sobie jest
po prostu fajna, ładna, odświeżona. No nie ukrywam, że nie mogę się doczekać, aż wstanę rano i odpalę sobie streama z tego. No bo wygląda to... No, napawa to optymizmem, szczerze mówiąc, i nie mogę się doczekać tego, żeby zobaczyć, jak to faktycznie będzie wyglądać tutaj, jeżeli chodzi o samą kontrolę MIDA przez antyterrorystów i terrorystów również. Więc nie przedłużam was tym odcinkiem, zrobiliśmy sobie szybciutki walkthrough tego, co tutaj się faktycznie na tej mapie dzieje. Nie zmieniło się za dużo, ale jeżeli chodzi o kratkę, to jest dobra zmiana, no i jeżeli chodzi o właśnie używanie smoków na Mirażu, no to faktycznie jakaś tam zmiana jest. Oprócz tego Miraż zostaje dobrym, starym Mirażem, po prostu ze zmienionymi teksturami i kolorami. Więc ja dziękuję wam bardzo za przejechanie sobie przez ten odcinek razem ze mną i zapraszam was do następnego, bo w następnym już będzie trochę więcej ciekawszych informacji na temat tego, co w CS2 się zmieni.